Nie, wiesz co, akurat to nie jest ustawka. Ja Maryki naprawdę nie lubię. A ja tak tylko powiedziałam, nie wiedziałam, że mnie czepnie od razu. Ale słyszałam po prostu, że ona mnie obgaduje, bo kiedyś miałyśmy taką spinę, że ona pisała z moim narzeczonym. No w ogóle nie dziwię, dziwna laska, bo chciała się... Ja ją poznałam raz na imprezie takiego człowieka urodzinowej i ona wtedy do mnie podeszła i coś tam powiedziała, że można się tak pozaczepiać i tamten, bo kiedyś ona się czepiała Karolinki o content jej na TikToku. Karolinka jej odpowiedziała, że zauważyła, że ona pierdnie. I ta Maryka już wtedy wymiękła i później była taka sytuacja, że właśnie że ona podeszła i coś tam mówi, że możemy się pozaczepiać, ale normalnie. I coś tam mówi, pierdnęła, jakoś tak. Ale no nie zaczepiała się z tym, bo co jest zresztą żadnych fałszywych kontrolów, żadnych tych kontrolów nie mam. I nie bawi mnie to, żeby sobie robić. No i jakiś czas temu Marika znowu zaczęła się coś tam czepiać. I to było w okolicach tego Karolinki żart na temat tego castingu na tatusia. No to później Karolinka chciała takie coś zrobić. Ale to miało być na potrzeby odcinka i nie miało typować chłopaka do bycia tatą, tylko coś innego. Ale koniec końców po prostu nie było na to czasu, więc nic nie zrobiłyśmy. No i pamiętam, że ten później konflikt nas się rozwinął. Ona zaczęła się czepiać i wchodzić na tematy dzieci. A ja uważam, że ona powinna się czepiać mnie, może się czepiać mojego kontentu i wszystkiego, ale temat rodziny powinna zostawić w spokoju. A mimo wszystko i tak dalej tam drążyła. Więc no i później ja się też dowiedziałam, że napisała z tym narzeczonym moim i ten konflikt jeszcze bardziej urósł i ja koniec końców ją zablokowałam, ale usłyszałam, że ona mnie obgaduje i po prostu ją odblokowałam, żeby zobaczyć, czy ona nie będzie dalej na mój temat coś tam postować, czy coś tam jeszcze robić właśnie w tym kierunku, więc po prostu nie wiedziałam, a też idę w złą stronę. Więc tak po prostu na koniec filmiku po prostu dodałam, że jej nie lubię, żeby tak zaznaczyć po prostu, że ten konflikt gdzieś jest. Wtedy się mi ogólnie rozśmieszała, bo ona mnóstwo głupot na mój temat po prostu pisała. Jak już zobaczyłam ten wycinek z live'a, mówię, nie no, odpowiem, że chociaż nie chcę jeszcze, jak już tyle tam nas obserwuje, mimo zablokowanego konta. No i przy okazji właśnie jak tak opowiadałam, no to nie wiedziałam właśnie, czy ta Maryka w końcu ona mnie obgadywała, czy nie. No i tak dla pewności po prostu zaznaczyłam, że jej nie lubię, ale to było na końcu filmiku. No i teraz Maryka się uaktywniła i napisała, że nadaje się do walki w Kiślu. Tylko. No a zresztą ona jest jakaś dziwna, ja jej po prostu nie lubię. No i ten konflikt no, jest naprawdę najbardziej prawdziwy. Pozdrawiam.